Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: kto to jest? O kim mówi? Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: to ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: co masz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Ten fragment Ewangelii świętego Jana, wyjęty z rozdziału 13 tejże Ewangelii, opowiada nam o wydarzeniu, które miało miejsce podczas ostatniej wieczerzy. Oprócz obmycia nóg i ustanowienia Eucharystii, właśnie podczas ostatniej wieczerzy Jezus zapowiada także zdradę Judasza. Znamienne, że święty Jan poprzedził to szczególnym wprowadzeniem. Słowami: w czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi. W Ewangelii świętego Jana mamy tylko bodaj trzy razy wzmiankę o tym, że Jezus wzruszył się do głębi. Drugi raz, prócz tego, w opowiadaniu o śmierci Łazarza. Gdy dotarła do Jezusa wieść, że Łazarz nie żyje, Jezus wzruszył się do głębi. A teraz,
A teraz Jezus wzrusza się do głębi, ponieważ ma zapowiedzieć zdradę Judasza, jednego z 12, których sam wybrał i przez 3 lata, których pieczołowicie kształtował. Jezus musiał bardzo to przeżywać. Każde odejście ze wspólnoty, każde odejście kogoś bliskiego, kogoś, kogo darzyliśmy zaufaniem, stanowi wyłom, stratę, nie do powetowania. Kiedy ktoś z naszych bliskich odchodzi, jest to w jakimś sensie przegrana nas wszystkich. Jezus wzruszył się głęboko, dlatego że z pewnością obejmował swoją pamięcią także te 3 lata publicznej działalności i widok Judasza, który obok rozmaitych wad, o których Ewangelie wspominają, miał też na pewno w sobie też niemało dobrego. Jednak okazuje się, że Judasz dokonał wyboru, który stał się tragiczny. Jeden z was mnie wyda. Wśród uczniów powstała ciekawość, kto to jest. Żaden nie spodziewał się z tych 11, że to dotyczy właśnie jego. To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i powiem, podam mu. I umoczywszy kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. I mamy tutaj osobliwe dodanie ze strony świętego Jana. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Co to znaczy? Do tej pory Judasz pozostawał w bliskości Jezusa, przynależał do Niego. Można by powiedzieć naszym obiegowym językiem, ogrzewał się w Jego bliskości, od Niego czerpał swoją moc i siłę do życia. Ale wraz z powzięciem zamiaru zdrady, z akceptacją dla zdrady, Judasz przechodzi we władanie innej mocy, mocy szatana. Nawet o tym być może nie do końca zdając sobie sprawę. Jezus rzekł do niego, co masz uczynić, czyń prędzej. Widzimy tu jakiś pośpiech, przede wszystkim w tym, że Jezus pragnie, by jego los się dopełnił, by dokonało się to, co wielokrotnie zapowiadał. Ewangelie zawierają 3 zapowiedzi jego męki i śmierci, ale świadomość, że trzeba będzie przyjąć ten los, towarzyszyła Jezusowi przez całe życie. Przez całe życie bowiem od okresu niemowlęcego doznawał wrogości i jej skutków. Można powiedzieć, że gdy przyszedł na świat w Betlejem, gdy jego narodzinom towarzyszyła radość aniołów, towarzyszyła czułość i miłość Maryi i świętego Józefa, to w tym samym czasie w pobliskiej Jerozolimie rosło już drzewo na jego krzyż. Jezus więc myśli o tym, co ma go wkrótce spotkać, co wkrótce się rozpocznie i co święty Jan Ewangelista nazywa godziną Jezusa. Po spożyciu kawałka chleba Judasz wyszedł. I Ewangelista znowu dodaje, a była noc. Wyszedł w ciemność. Każdy, kto zrywa z bliskimi, z przyjaciółmi, z lojalnością, z wiernością, rozpoczyna nowe życie. Ale jest to życie w ciemności i życie w samotności. Kiedy Judasz wyszedł,
I ostatnia wieczerza powoli zbliżała się do końca. Jezus rzekł: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Paradoks polega na tym, że ta chwała Syna Człowieczego i chwała Boga będzie rozpoznawana w uniżeniu, w cierpieniu, w poniewierce, w męce, w ranach, w razach zadawanych Jezusowi, a wreszcie w Jego śmierci. Oto kształt chwały Jezusa. Jezus, wiedząc, że śmierć kładzie kres Jego ziemskiemu życiu, mówi: jeszcze krótko jestem z wami. Wyznacza kierunek swojego losu, inny od tego życia, które prowadzą apostołowie, Jego uczniowie i wyznawcy, którzy czas jakiś jeszcze pozostaną w doczesności. Piotr nie może zrozumieć, dokąd Jezus idzie, bo istnieje nieprzekraczalna przez ludzi samych, mocą ludzi samych granica między doczesnością a wiecznością. Piotr deklaruje, że chciałby pójść za Jezusem. Nie zdaje sobie sprawy z tego, na czym naprawdę ta droga Jezusa polega. Poszły w niepamięć zapowiedzi męki i śmierci, dawne przyrzeczenia i obietnice Piotrowe. Odżyły tylko w zapewnieniu, że życie moje oddam za Ciebie. I dzisiejszy fragment, który Kościół daje nam pod rozwagę, kończy się słowami Jezusa: życie swoje oddasz za mnie? Pyta Jezus. Pyta z pewnością także z nadzieją i z wdzięcznością. Ale zanim Piotr na Wzgórzu Watykańskim odda życie za Jezusa, ukrzyżowany głową do dołu, będzie musiał przeżyć jeszcze skutki własnej słabości. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Często w życiu jest tak, że do prawdziwej wierności trzeba dojrzeć. I bywa tak, że do wierności Chrystusowi trzeba dojrzewać także przez upadki. Bywają potrzebne po to, abyśmy uświadomili sobie swoją słabość, swoją kruchość i abyśmy pamiętali i uznali, że prawdziwa wielkość nie jest tylko wynikiem naszych postanowień i deklaracji, ale prawdziwa wielkość pochodzi od Boga, który nas do niej uzdalnia. Kończąc tę refleksję, przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.